Cześć, witajcie. Tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak dużo botów jest w tej grze, w bitwach powietrznych. Są też w bitwach morskich, ale odkąd to odkryłem, nie gram bitew morskich lub gram bardzo rzadko. Są też w bitwach naziemnych, prawdopodobnie, ale co tam robią, nie wiem, nie mam pojęcia, bo też bardzo rzadko gram w bitwy naziemne. Za to najczęściej latam samolotami. I właśnie tak. Znaczy, temat już był dawno temu poruszany na forum przez innych YouTuberów, bardziej znanych, z większymi zasięgami niż moje. Ale wczoraj tak sobie zacząłem analizować graczy, których spotykam w bitwie. I doszedłem do wniosku, że praktycznie 99% bitew, przynajmniej na jetach, gra się z botami. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To, co tu widzicie, nie zabiłem czterech graczy, zabiłem dwa boty i dwóch graczy. Aż taki dobry to ja nie jestem, ale pominijmy to. Bo akurat skończyłem grać bitwę, gdzie też było kilka botów w mojej i w przeciwnej drużynie. O ile same boty nie są jakieś bardzo szkodliwe dla nas samych, czy gracze, którzy używają tych botów, bo nie do końca rozumiem, jak ten mechanizm działa, czy tam siedzi za sterami gracz, a resztą kieruje bot, czy po prostu gracz ma jakiś program odpalony i bot gra za niego. Nie wiem, jak to się odbywa, nie mam pojęcia. Może ktoś wie, będzie oglądał ten film, niech da znać w komentarzach. A teraz przejdźmy do powtórki, tylko muszę sobie znaleźć. Tu może być problem z odtworzeniem powtórki z serwera w tej chwili. Bo bitwa dopiero co się skończyła, a chodzi o to, żeby pokazać widok gracza takiego bota. Przeważnie to są gracze z chińskimi nazwami lub ogólnie z azjatyckimi, bo czasami nie rozróżniam, czy to jest po chińsku, czy to jest po koreańsku, czy może po japońsku. No tutaj obstawiam, że to są japońskie. No dobra, nie będę się wymądrzał, ale obstawiam, że to są japońskie znaczki, a to chińskie. Dobra, czekamy, aż się załaduje powtórka. W przeciwnej drużynie trafiłem na. Gdzie ten gracz mi ucieka? Macmillan. Ten by mnie na razie interesował. Czekajcie, zrobię sobie pauzę. Jak poznaję, że to jest bot? Wchodzę na jego statystyki i na przykład największą ilość bitew na Helenie, czyli bitwy morskie gra. 2573 bitwy, prawie tyle samo zgonów, 137 samolotów, 670 okrętów. Gdzie przy takiej ilości bitew, taka mała ilość okrętów jest podejrzana, ale przejdźmy sobie do samolotów. Tu się zaczyna Milan. Oczywiście większość ludzi używa tego do bombardowania baz, ale. Nie, no ja naprawdę nie wierzę, że przy takiej ilości bitew można zrobić 200, przepraszam, 14 fragów. To jest naprawdę dziwnie mało dla mnie. 218 naziemek. Okej, może sobie ktoś tam sam grał, strącił tyle samolotów, tyle naziemek, ale reszta bitew to jest ewidentnie dla mnie przegrane na botach. I to nie jest tak, że to jest tylko ten jeden gracz. Każdego takiego gracza z taką ilością bitew zobaczycie, że ma, nie wiem, 0 fragów, 100 fragów na kilka tysięcy bitew. To jest ewidentnie granie na jakimś bocie. I tym samolotem grał w tej bitwie, która mi się teraz zakończyła. Zobaczcie, 1000 bitew, 0 fragów, 35 naziemek. 1 200 000 tysięcy expa. Co
co, przeliczając na przykład na, załóżmy, że gościu grał 1012 bitew, za każdą taką bitwę, gdzie zaliczył tylko zgon, dostał powiedzmy 1000 punktów, chociaż nie wiem ile na prędce się dostaje, 1000 punktów badań, to już jest 1000000 punktów badań. Więc na samych zgonach można tyle punktów badań zdobyć w grze. No tutaj jest kolejna premka, ale tym samolotem już gościu grał. Tu widać różnicę. 900 bitew, 1777 fragów. Tu widać, że gościu grał. Ale tu ewidentnie, czy to okręt, czy Milan, czy F-104, no tu gościu kompletnie tym nie gra. Gra za niego bot. Teraz sobie do jego widoku przejdę, tylko jeszcze się gra nie załadowała. Wiadomo, że w bitwie nie ma czasu za bardzo patrzenie na statystyki innych graczy i szukanie takich botów, ale czasami widać, że taki bot na przykład bombarduje bazę i leci sobie dalej prosto i na przykład albo leci do końca mapy i tam go gra automatycznie zawraca na pole bitwy. Ale czasami też się zdarza taka sytuacja, że boty sobie krążą nad naszym lotniskiem. Obrona przeciwlotnicza do nich strzela i nie potrafi ich zestrzelić na przykład przez kilka minut. To są gracze, którzy nie że latają tuż nad ziemią i omijają pelotki, rakiety ich nie mogą dosięgnąć, bo się twoi ziemia zasłania, czy jakiś inny teren, ale to są boty, które latają na jakiejś tam wysokości kilometra, 2 kilometrów. Gościu od razu widać startuje na bazę, no ale to akurat nie jest nic podejrzanego, bo ja jak latam z bombami, to tak samo robię. Kieruję się na najbliższą bazę. No to akurat ciężko określić, czy ta jest bliżej, czy ta po drugiej stronie jest bliżej. Ale ja sobie tak wzrokowo oceniam, która baza jest bliżej i na nią się kieruje. Mamy chwilę czasu. Ja na razie to spowolnię. Bo chyba u mnie w teamie też było kilka botów. Nie to. Profil. Ten chyba nie był botem. No tutaj ma takie KD powiedzmy 0,5 do 1. No i co drugą bitwę robi fraga, można powiedzieć. Co ciekawe, bo to akurat często się też zdarza, w bitwie gościu ma jakąś tam normalną nazwę, a jak się wejdzie na powtórkę, to pojawia się nazwa w nawiasie, ale tutaj akurat się nikomu nie pojawia. Ten nie był. Tego bym jeszcze podejrzewał, ale to akurat niesłusznie. Chociaż, no nie, tu by można było pomyśleć, że gościu gra na bocie. Na 500 bitew, 67 samolotów, 21 naziemek, troszkę mało. W porównaniu do innych samolotów, tu jest premka. No, tu powiedzmy, że gra pod naziemki. Tu być może też gra pod naziemki, bo harrierem całej bazy się nie da zniszczyć. No nie wiem, tu ciężko określić tego gracza. Może nie być botem. Ten gracz, zobaczmy. O. No, bitew ma dosyć dużo i dużo fragów. Parę samolotów. Tutaj też coś gra, ale na Milanie praktycznie chyba nic nie robi.
Czekajcie, bo mi się coś tutaj stanęło, mi się coś nie jeszcze. Gościu zwalnia. Dobra, wróćmy do tego gracza. Tu podejrzewam, że na Milanie tutaj gra gościu na bocie. Tu ciężko powiedzieć, czy to na bocie, czy nie. No, trochę fragów narobił. Trochę naziemek, trochę okrętów nawet. Ciężko mi stwierdzić, ale tutaj ewidentnie jak dla mnie to jest granie na bocie. Nie wiem, czy on w tej chwili Milanem nie leci u mnie w bitwie. Nie, J7E. J7E to akurat chyba nie jest samolot premium. J7E, nie, to nie jest premka. O, a tu też ciekawostka. 113 bitew, 6 samolotów, jedna naziemka. Czyli na tym samolocie też bota używa. Tu A5C jest premkowy, 1000 bitew, 300 fragów. Szczerze, no, niby mało, ale ciężko się zorientować, bo ale kurczę, no ten samolot ma dobre uzbroje, dobre rakiety ma. Kurczę, przy takiej ilości bitew 300 fragów. Ja też na przykład latam. Chociaż nie mam takich ilości bitew. No tu bombowiec to nie. Ale kolejny samolot, 263 bitwy, 117 zestrzeleń, 163 naziemki. Bo ja tu głównie gram pod bombardowanie, bo się dobrze zarabia na bombardowaniu baz tym samolotem. Za taką bitwę, gdzie zbombardujemy ze dwie bazy i nie wiem, zestrzelimy chociażby jednego gracza, można z 50 tysięcy dostać srebrnych lwów. No więc tutaj mam tak, no troszkę mniej niż 2 do 1. Samolotem, którym latam głównie na bazy. Więc dla mnie ewidentnie jest coś tu na rzeczy z tym graczem. Też możliwe, że używa bota. Nie, zobaczę tego, chociaż nie ma chińskiej nazwy. Nie, tutaj gościu gra. Pierwszy rzut oka gościu normalny jest. Nie bot. No tutaj bym powiedział słabo jak na gracza. Ale na samolocie gra normalnie raczej. I został nam jeszcze ten. No tutaj gościu gra też. To jest czołg, tu samolot. No, tutaj gościu gra raczej normalnie. Milana u niego chyba nie ma. Jaguar, Mirage, Mirage. Nie, nie ma Milana. W przeciwnej drużynie to chyba tylko tego znalazłem. Gość ogólnie przetrwał do samego końca bitwy, nie robiąc kompletnie nic. A no tak, czyli nie zbombardował bazy. Nie robiąc kompletnie nic,
Na końcu bitwy się po prostu rozbił. Ja to przyspieszę, albo w sumie ja sobie zapauzuję nagrywanie i wrócę, jak będzie końcówka bitwy. W sumie tak jeszcze na chwilę powrócę, no tam ja sobie latam, do tych botów, bo o co chodzi? One są teoretycznie nieszkodliwe dla nas, ale też mogą mieć wpływ na wynik bitwy, bo jeżeli ktoś takim samolotem jak A5C lata tylko i wyłącznie na bazy albo po prostu ginie w bitwie, no to według mnie jest to strata dla drużyny, no bo z A5C mi się wydaje, że jest w miarę dobrym samolotem, tym bardziej, że ma dobre francuskie rakiety. Jeśli chodzi o bombardowanie baz, z tego co patrzyłem na uzbrojenie, nie za bardzo się nadaje. O, a teraz bocik sobie lata nad moim lotniskiem. To jeszcze na takiej wysokości, że tu raczej go rakiety nie dosięgną. Spolotek. Gość się chyba sam zawrócił. Ale widać, lata bez celu po prostu. Aha, i on chyba będzie krążył nad lotniskiem. Im się tym pomału kurczy. Dobra, mamy prawie końcówkę bitwy. A, czyli on zrzucił bomby, ale po prostu nie trafił w tę bazę. Teraz widzę, że pojawiło się, zabrakło bomb. Ten mistrz Yoda, on dopiero wylądował. To jeszcze parę minut zostało, bo on się naprawi, wystartuje jeszcze raz. I później zginie gdzieś tam, zabity przez mojego sojusznika. Pan chiński bot sobie dalej lata, dalej krąży nad lotniskiem. Przy okazji można zobaczyć, jaka jest wielkość mapy jakoś. Myślę, to jest potrzeb, to będzie więcej niż w linii prostej, ale mniej więcej 90 km. Dobra, zobaczmy, gdzie on jest. Tutaj. Czy z moich sojuszników go goni, czy jeszcze nie? Jeszcze nikogo nie widzę. Teraz to na razie skręca wodnie. Chiński bot sobie dalej krąży nad lotniskiem. Chwilę zginie. Dobra, to ja się przyłączę na niego. On zginął chwilę po tym, jak zginął jego kolega. Pojazd utracony. O, właśnie w tym momencie zginął. Nie bardzo wiem, co się tutaj stało. Aha, i powtórka mi się wywaliła.
Okej, okay, jestem z powrotem. Nie, powtórka mi się nie wywaliła, tylko się po prostu przycięło na chwilę, bo chciałem cofnąć, ale serwerowy się nie da cofnąć. Dobra, odpaliłem nie taką powtórkę jak trzeba, no ale trudno. Tutaj wyhaczyłem co najmniej trzy boty w przeciwnej drużynie. Sorry, że tak akurat w przeciwnej drużynie pokazuję, no ale te najbardziej zapamiętałem akurat. No w mojej drużynie też się trafiłem, bo niestety. Jedyny wpływ, jaki mają na grę, to taki, że no przeważnie nic nie robią w bitwie i czasami przez to drużyna potrafi przegrać. A czasami drużyna przeciwna przegrywa, bo zostaje jeden taki gościu w powietrzu, nie wiadomo gdzie on jest, bo akurat nie wiem, ktoś może rozkazu nie ma. Typu Mściciel, czy ten drugi, zapomniałem teraz jak się nazywa. No i gość sobie gdzieś tam krąży po mapie, my nie wiemy gdzie on jest, no i zegar tyka, bitwa się kończy i przeciwnik w ten sposób wygrywa czasami. Tu jak się zorientowałem, były trzy samoloty. I co najlepsze, mieli też ucznia, że tak powiem. Su-25, ale nie, ja szukam samolotów. Su-25 też jest botem, znaczy używa bota. To był ten. Gdzie są ci moi wczorajsi? Tu jest ten ich uczeń. Zobaczcie, gościu ma 930 bitew. Z czego? 906 na Milanie. 3 samoloty, 2 naziemki, 2 490 000 punktów badań zdobył. No, na A6E widać, że jeszcze gra prawdopodobnie, normalnie. 24 bitwy, 13 fragów. Prawdopodobnie jeszcze gra. O, ten pan leciał Milanem. 968 bitew, 3 fragi, 7 naziemek. Mają właśnie jedną cechę wspólną ci gracze, którzy używają botów, że mają bardzo mało fragów. I dla mnie to nie jest wytłumaczenie takie, że oni latają na bazę. Nie, no. To nie jest wytłumaczenie. Nie przyjmuję takiego tłumaczenia. I zapomniałem, który to był trzeci. Muszę sobie screena odpalić. A, dobra. To już go chyba pokazywałem, czy nie? Ten. Czyli tak, z dywizjonu gruby. Ten pan, świeżak. I gdzie ten za T0? O, i ten. No, ten ma adekwatną nazwę do tego, co sobą reprezentuje w grze. Kompletne zero. O, właśnie lecą sobie w trójeczkę. Tak na szybko zerknę, bo nie wiem, czy tam ten nie był botem. Tu się wbi też 5 fragów. No, prawdopodobnie na tym jest. Na tym samolocie jest robota. Moje cztery. Ten pan sobie zrzucił bombki. Ten pan prawdopodobnie też, bo widzę ma pylony. I gdzieżeż ten trzeci? Pan gruby. Tal Ralsz. Czyli oni chyba wszyscy zrzucili na jedną bazę. Prawdopodobnie nie trafią, bo przy tej jednak trafili. Dobra. Przy tej prędkości tych bomb się nie da zrzucić, ale to nie wiem, może zwolnili przed chwilą. I teraz jak spojrzymy na tabelkę. 0,37, 0,88.
No i temu panu bomby już nie weszły w bazę. Albo spadły za późno i mu nic nie zaliczyło. Chodźmy sobie dalej. Lecą sobie idealnie prosto na moje lotnisko. Do trójeczki. Ja akurat byłem o tam, wracałem na lotnisko i ich widziałem, jak oni tu lecą. Spodziewałem się, że będą mnie atakować. Ale akurat tu kto inny mnie atakował, o tamten F5. Bo tamten F5 nie był potem, on latał na tyle nisko, że rakiety go nie mogły trafić. Tutaj wszystko mija. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne, że te polotki nie potrafią tego strącić. Co panowie robią? Lecą na koniec mapy. Jeden odbił gdzieś w prawo. I on sobie teraz będzie krążył nad lotniskiem. Tego już prawdopodobnie jego kolega zrespiło w drugą stronę. Pan kompletne zero dostał właśnie strzał rakietą. Drugi pan. Jeszcze cudownie on miał te rakiety. Ile czasu to zajmuje, jak oni omijają. Tutaj został zestrzelony przez mojego sojusznika. Gdzie jest ten pan gruby? W tym momencie właśnie ja nie wiem, czy to bot dalej steruje tym samolotem, czy to gracz siedzi za sterami, nie wiem, nie mam pojęcia. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Tak jak sobie śledziłem wczoraj te różne profile różnych graczy, co używają botów, nawet na Junkersach 288 grają, używając botów. No, to tylko taki mały pokaz, co się dzieje w War Thunderze. Ja gdzieś oczywiście co kilka miesięcy tam wystawia gdzieś tam na forum listę zbanowanych graczy, ale ta lista myślę, że nie oddaje tego, co się tutaj dzieje w tej grze. Po prostu jest tego pełno. Nie wiem, czy oni w ciągu dnia też na taką skalę używają tych botów, czy oni tylko w nocy naszego czasu, bo pewnie u nich wtedy jest, nie wiem, rano, jak u nas jest noc, może wtedy się uaktywniają, nie wiem. Ogólnie nie wiem, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Oczywiście jeszcze wspomnę, że Gaijin zabrania w jakikolwiek sposób pisania na forum, pisania na tym czacie tutaj w grze. Co prawda ja napisałem sobie tam wiadomość tak informacyjną dla graczy, ale polska społeczność w dużej, nie, w pewnej części to ignoruje. Tylko że ja mam takie zdanie, że to później my, gracze, którzy nie używamy żadnych cheatów, żadnych botów, dostajemy rykoszetem przez takich graczy, którzy właśnie tych botów i cheatów używają.
zmieniają nam ekonomię, bo ktoś za dobrze zarabia. Nie wiem, podnoszą nam ceny maszyn premium, albo usuwają z drzewek maszyny premium tylko po to, żeby później, jak jest, nie wiem, pierwszy lot Miraża się odbył, to nagle dodają z tej okazji francuski samolot na 9-7 w cenie 9000 golda, na co trzeba wydać 49,5 euro. I wtedy kupujemy 10 tysięcy golda, no bo nie da się 9 tysięcy kupić w inny sposób. Chyba, że sobie tam rozdrobnimy na przykład po 2,5 tysiąca golda, ale to nie ma sensu wtedy ekonomicznie. Nie opłaca się. Nie wiem, ogólnie później mam wrażenie, że to normalni gracze obrywają, a nie takie boty, bo oni sobie botów dalej używają. A jak im ktoś zbanuje konto, to sobie założą nowe, znowu zaczną innego bota używać, znowu zaczynają zarabiać pieniądze, badać całe drzewka. I tak sobie kwitnie taki proceder. Wiem, że z tego się nie da wyeliminować w 100%, ale żeby praktycznie co bitwę spotykać boty, to naprawdę jest tutaj, ze strony Gaijina jest. Nie wiem, albo olewają temat, bo dla nich to w jakimś sensie są pieniądze, bo taki gracz przecież wydaje pieniądze na maszyny premium. Jeden sobie kupi jedną maszynę, inny sobie kupi, nie wiem, 10 maszyn premium, wydają pieniądze, więc. A to, że grają w taki sposób, który praktycznie nikomu nie szkodzi, no to podejrzewam, że Gaijin to olewa po prostu. Dobra, ja już więcej nie filozofuję. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie na temat tych botów. Ja dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał, dawajcie lajki, łapki w górę. I do zobaczenia.